Czy teraz twoja współpraca z TVP to jest zapowiedź tego, że już zamierzasz absolutnie skończyć z TVN-em, no bo to chyba twoje alma mater? Prawdą jest, że na przestrzeni tych 17 lat, jak jestem w branży, pracowałam dla różnych stacji, przy różnych projektach. Również przy jakby projekcie BODO na przykład pracowałam ze stacją, w której tutaj jesteśmy dzisiaj. Natomiast moja lojalność jakby jest cały czas rzetelna i dostałam oficjalną zgodę od pana Edwarda na to, żeby w tym programie wziąć udział. Wie, że kocham taniec i wspiera mnie w moich poczynaniach, jestem mu za to bardzo wdzięczna, więc nie, to jest po prostu udział przy programie. Czyli ty musiałaś o taką zgodę poprosić, tak? Czy to tak zrobiłaś no, z przyzwoitości, no nie wiem, tak uważałaś, że tak powinnaś postąpić? Pracuję w TVN-ie 14 lat i wydawało mi się to naturalne, że jeżeli chciałabym wziąć udział w dużym projekcie u stacji konkurencyjnej, to wypadałoby zapytać. Tak mi się wydawało, że to by było w porządku. Na pewno, w razie czego to masz po prostu podkładkę tak zwaną i jest wszystko okej. Okay. A powiedz mi, bo ty pracowałaś przy You Can Dance, prowadziłaś ten program. Jak ty porównujesz poziom taneczny You Can Dance, no i Dance, Dance, Dance? Jak to wygląda? No to zupełnie coś innego. W You Can Dance biorą udział tancerze profesjonalni i nie osoby znane medialnie. Tutaj w tym programie biorą udział pary gwiazd. Więc tu akurat Wiktoria jest wyjątkiem, dali mi przyzwolenie na to, żeby wziąć moją siostrę, co wydaje mi się też fajne, bo możemy pokazać naszą więź i dobrze się bawić wspólnie na scenie. Więc na pewno to jest ta różnica. Druga różnica jest taka, że opiera się ten program również na AR, czyli Augmented Reality, czyli efektach specjalnych, więc dlatego też ten program nie jest emitowany na żywo, ponieważ my nagrywamy go w czwartek, a efekty specjalne nakładane są na przestrzeni kolejnych dni. Więc też jestem bardzo ciekawa, jak to będzie wszystko wyglądało, bo naprawdę scenografia i wszystkie efekty specjalne będą takie same, jak w teledyskach gwiazd, więc myślę, że to będzie rewelacyjny efekt. I zapytam na koniec jeszcze, wokół tego programu pojawiło się sporo kontrowersji. Michał Piruk na przykład powiedział, że absolutnie nie wystąpiłby nigdy w Dance, Dance, Dance. Jak ty do tego podchodzisz? Wiesz co, to jest dużo kontrowersji, bo jedna osoba coś powiedziała? Więcej osób, no, plus internet. Michał Piruk, powiedziałeś, że definitywnie by nie wystąpił, to nieprawda, bo to ja go zaprosiłam do tego programu. I długo o tym rozmawialiśmy, więc to nie było takie definitywne, nie? Po prostu podjął... I wahał się. Tak, wahał się, ale podjął taką decyzję, a nie inną. I myślę, że, no nie wiem, myślę, że to był żart z jego strony, bo jesteśmy przyjaciółmi i tak samo wiem, że przyjaciele się zidą, więc na pewno nie miał żadnych złych intencji wrzucając takiego posta. Poza tym wydaje mi się, że to jest bardzo istotne, żeby właśnie ludzie się uzupełniali, wymieniali, a nie reprezentowali jeden front. Właśnie to stwarza społeczeństwo i jest dzięki temu bardziej ciekawe i różnorodne, jeżeli są ludzie różnych wyznań, różnych orientacji, różnych pochodzeń i też różnych jakby poglądów politycznych. Więc jakby polityka z rozrywką nie zawsze musi mieć wiele wspólnego.